Miesiąc temu zastanawialiśmy się, czy słabo grający w końcówce sezonu Washington Wizards są w stanie wyeliminować w pierwszej rundzie Toronto Raptors. Czy ich trener Randy Whitman panuje nad sytuacją? Czy drużyna jest w stanie powtórzyć zeszłoroczne osiągnięcie i awansować do drugiej rundy playoff? No a teraz widzimy zespół, który rośnie w siłę z każdym dniem, który wygrywa mecze na wyjazdach, który mimo kontuzji swojego najlepszego gracza podkręca tempo, który ma lidera wygrywającego trudne końcówki. No i po tej sobotniej wygranej Washington Wizards prowadzą z Atlanta Hawks 2-1 w drugiej rundzie playoff i brakuje im tylko dwóch zwycięstw, by awansować do finału wschodu, czyli znaleźć się w najlepszej czwórce NBA. No, no taki sukces drużyna z Waszyngtonu, poniewierana przez lata gdzieś tam w końcówce na dole konferencji wschodniej, czeka od końca lat 70., więc byłoby to wielkie wydarzenie. Oczywiście do celu jeszcze nie jest wcale tak blisko, mimo że tylko dwa zwycięstwa, no to jednak trudno tutaj mówić o przesądzonej serii, to wciąż jest blisko remisu, każdy kolejny mecz może wszystko odmienić, no ale to Wizards, a nie Atlanta Hawks, silny zespół przecież, który wygrał konferencję wschodnią, w tej serii rosną. To Wizards nabierają rytmu i pewności, no i myślę, że taki mecz jak sobotnie spotkanie numer 3 tej pewności może im jeszcze dodać, bo Wizards przez trzy kwarty budowali przewagę, mimo ponownego braku kontuzjowanego Johna Walla. Dobrze grali zastępujący go Ramon Sessions, dobrze grał Bradley Beal, obudził się wreszcie Brazylijczyk Nene Hilario, waleczny był rezerwowy Otto Porter. No i w czwartej kwarcie Wizards mieli aż 21 punktów przewagi. Stracili im, co prawda, to powinno być dla nich ostrzeżeniem i przypomnieniem, jak ważna jest koncentracja przez całe spotkanie, szczególnie w playoff, no ale meczu nie przegrali, bo niesamowity Paul Pierce, były mistrz NBA, który przyszedł do Waszyngtonu z takim hasłem, dlaczego to nam ma się nie udać, dlaczego nie my mamy być tym zespołem, który będzie walczył o mistrzostwo. Trafił bardzo trudny, zwycięski rzut, niesamowity, czarodziejski moment, można powiedzieć, tego meczu, w którym wydawało się, że Wizards stracą kontrolę. Mecz numer 4 w poniedziałek w Waszyngtonie. No i w razie wygranej Wizards będą w świetnej sytuacji. Prowadzenie 3-1 w playoff trwonione jest rzadko. Do tego potrzeba jednak tej wspomnianej pełnej koncentracji, realizacji zadań przez każdego gracza. Do swojej roli groźnego podkoszowego wrócił w soboty Nene. Solidny poziom utrzymał Marcin Gortat. Polak nie jest już tak skutecznym graczem jak w serii z Toronto Raptors, gdy zdarzało mu się rzucać ponad 20 punktów w meczu, mieć sporo asyst, ale robi swoje na dobrym poziomie. W sobotę rozegrał najlepszy mecz w tej serii. Do 14 punktów i 8 zbiórek dodał po 3 bloki i asysty. No, utrzymanie takiej aktywności, wszechstronności w tej jego roli środkowego na pewno pomoże Wizards wyeliminować Hawks w drugiej rundzie playoff.